Witam wszystkich serdecznie. Przed 14 marca w naszej szkole podjęliśmy działania w ramach Święta Elżbiety. Czas pokrzyżował nasze plany, lecz nie poddaliśmy się. W czasie zdalnego nauczania powstał film z przymrużeniem oka. Zapraszam do obejrzenia efektów naszej pracy. Czym ci się kojarzy liczba pi? Matematyką. 3, 1, 4, 7. Nie mogę tego powiedzieć. O dziwu godna liczba pi 3,141. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe. 5,92, ponieważ nigdy się nie kończy. Z matematyką. Piątym, który liczy. Z koła. Matematyką. 3,14. Z okręgiem. Z piłką. Z pijakiem. Z toaletem, pisklęciem, pizzą, pilotem, pingwinem, piratem. Święto, co jest bardzo. 3,14. Z 14 marca. 3,14. Co to jest? Tam do obliczenia. Stosunek obwodu do średnicy. To, rzecz bardzo przydatna na spodziewanie. Nie bardzo wiem. Stosunek obwodu do średnicy. A Jezu, nie wiem. Pole koła? Most. Tutaj rozwinięcie. Tak. 9,99. 14. 14. To ma jakieś rozwinięcie? 3,14. 3 i dużo liczb pochwyciłów. 3,14. Jak będzie codziennie wykorzystujesz matematykę? Jak najszybciej. Jeżdżąc w samochodem. Gotując. Przygotowując remonty mieszkań. Nie używam. Głównie procenty. W pracy. To jest część czasu. Nie liczę, tylko kasy.